Keto Wtorek, odcinek 47. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój przykładowy jadłospis. I to nie byle jaki jadłospis, bo jadłospis z zapasów, a nawet powiedziałabym z resztek. I porozmawiamy sobie też o tym, jak to z tymi zakupami jest, szczególnie teraz, kiedy koronawirus panuje, co robić. Natomiast ten film wciąż jest aktualny, nawet jak już cała ta sytuacja pandemii została opanowana, a szczególnie aktualne jest to, że możesz pobrać prezent, który dla Ciebie przygotowałam, czyli bezpłatny e-book o tytule KETO zakupy, jak się zorganizować i nie zwariować. I słuchajcie, to o czym napisałam w tym e-booku, a odwaliłam tam naprawdę kawał sporej roboty, nie będę o tym mówić w tym filmie. Z e-booka dowiesz się, jak i dlaczego warto robić zapasy, jakie produkty kupować, dostaniesz dokładną listę produktów, z których ja korzystam i które polecam moim podopiecznym, a nawet link do koszyka zakupowego, z którego możesz sobie coś wybrać. Dodatkowo różne tipy, wskazówki, co z czego przygotować, jak, dlaczego, pod kątem ketozy, zdrowia, bycia eko. Odpowiadam w tym e-booku na chyba najczęściej zadawane mi pytanie przez moich podopiecznych na konsultacjach dotyczące zakupów, czyli gdzie kupić dobre mięso. Dostajesz konkretne linki, jest również mowa o tym, jak to mrozić, co z czym, o jajkach, o rybach, o warzywach, o nabiale i o tym wszystkim, co związane jest z tym, żeby zakupy nie zajmowały nam za dużo czasu, były szybkie, w miarę możliwości jak najbardziej ekonomiczne, czyli tanie, ekologiczne, no i przede wszystkim ketogeniczne. Więc jeżeli to Cię interesuje, koniecznie klikaj w link i zostaw mi swój adres e-mail w zamian za tego e-booka. Dzięki temu będę mogła Cię poinformować o nowych materiałach, które przygotowuję. No i jeżeli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, to jak zwykle, czyli jak niezwykle, bo prawie nigdy tego nie robię, zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału, do kliknięcia dzwoneczka, żebyś dostawała powiadomienia o nowych filmach oraz do podzielenia się moimi wypocinami ze swoimi znajomymi. Dobra, jedziemy z tematem. Zapraszam na odcinek. Mam nadzieję, że e-book już jest pobrany albo się właśnie pobiera. Natomiast my porozmawiamy sobie o tym najpierw, jak zakupy teraz powinniśmy robić. Słuchajcie, ja nie jestem jakimś specjalistą w tym temacie i pod spodem macie również linki do filmów, które Wam polecam. Tam jest na przykład taki pan doktor ze Stanów, który dokładnie pokazuje, jak powinno się robić zakupy, przynosić je do domu. Ja nie jestem aż tak dokładna, przyznaję się z bólem serca, natomiast do wielu zasad się stosuję i o tym też Wam powiem. Po pierwsze, oczywiście zachowujemy wymogi i standardy bezpieczeństwa, odpowiednią odległość, najlepiej robimy zakupy w rękawiczkach i przede wszystkim minimalizujemy ilość wychodzenia do sklepu. I to właśnie łączy się z zapasami, które ja robię tak czy inaczej, ponieważ, tak jak piszę w e-booku, są one, zabiera mi to po prostu mniej czasu na co dzień. Jest to bardziej ekonomiczne, jeżeli kupujemy większą ilość produktów, które nam się nie zepsują albo odpowiednio je zabezpieczymy. Więc tak naprawdę takie zdrowe robienie zapasów i odpowiednie planowanie tego wszystkiego również na keto jest możliwe, bo dostałam sporo pytań od osób, które chciały rozpocząć ketoadaptację, czy to jest dobry moment, bo ja nie będę miała gdzie kupić tych produktów. Moi drodzy, to, że nie korzystamy z białego cukru, z białej mąki, no korzystamy z papieru toaletowego, umówmy się, zazwyczaj, to nie znaczy, że nie możemy sobie zrobić keto zakupów. Owszem, możemy i jest to wręcz bardzo proste. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to jeżeli na przykład robimy zakupy online, które są teraz bardzo wskazane, niektórzy sugerują, żeby te zakupy najlepiej zostawić na 3 dni w samochodzie albo w garażu, albo gdzieś przed domem. Ja wiem, że to zazwyczaj jest nierealne, natomiast do 3 dni może się rzeczywiście wirus utrzymywać na przykład na plastikowych powierzchniach. W powietrzu, z tego co pokazują obecne badania, utrzymuje się do 3 godzin. Natomiast no, ciężko jest iść na zakupy i zostawić to wszystko przed domem na 3 doby. I co zrobić, jeżeli te zakupy wnosimy? Przede wszystkim oczywiście myjemy ręce i myjemy te produkty, które możemy umyć, czyli owoce i warzywa, po prostu najlepiej płynem do naczyń. I to, jeżeli byłoby jakieś wirusy na powierzchni, to takie mycie zgodnie z zasadami powinno je zupełnie zneutralizować. Zamrażanie raczej nie neutralizuje wirusów, natomiast już poddawanie produktów obróbce termicznej, czyli na przykład gotowanie, smażenie, pieczenie mięsa, tak, te wirusy zabija. Warto również, jeżeli przynosimy jakiś produkt, nie wiem, na przykład jakieś płatki, keto płatki, granole, to warto wyciągnąć je z tego opakowania, w którym się znajdowały i po prostu to, co było niedotykane przez nikogo, przełożyć do innego opakowania, wszystkie opakowania wyrzucić. To za bardzo nie jest moment na to, żeby być super eko i lepiej korzystać moim zdaniem z torby nie takiej wielokrotnego użytku, tylko po prostu z jednorazówek, ponieważ możemy je też od razu wyrzucić. Natomiast ja cały czas będę Cię zachęcać do tego, żeby po prostu tych zakupów robić mniej, zrobić jedne większe zakupy tych takich produktów sypkich. No i to, co na pewno u mnie się zmieniło, bo rzeczywiście raz na tydzień, czasem nawet nam się zdarza raz na 2 tygodnie te zakupy robimy, to ja jem mniej sałatek. Ja wiem, że dla niektórych na keto to w ogóle nie będzie żadna różnica, bo i tak nie jedzą sałatek, ale ja osobiście i wiem, że też wiele osób jemy sałatki na ketozie. Jako że sałata, rukola, ruszponka, szpinak i to wszystko raczej świeże nie wytrzyma aż 2 tygodni, no to zazwyczaj nakupuję zielonego i po prostu przez 3 dni z rzędu sałatka za sałatką. Natomiast żeby nie jeść później jakiegoś już spleśniałego szpinaku, to po prostu sięgamy po inne rzeczy. I teraz pokażę Ci dokładnie po kolei, co jadłam wczoraj. Z samego rana ja zawsze sięgam po szklankę wody, wypijam też wodę z octem jabłkowym, może nie jest to tak stricte codziennie, ale na pewno co drugi dzień, jak nie częściej, i trochę kombuczy, albo właśnie zamiast octu jabłkowego dodaję sobie kombuczę. O kombuczy już Wam mówiłam, to jest ta fermentowana herbata, która ma właściwości probiotyczne, jest pyszna i z rana w ten sposób się nawadniam. Potem, no teraz to tak chyba 6 na 7 dni robię rano trening na czczo, ale mój trening to jest trening rodzinny, to jest trening z moim mężem i dziećmi i to po prostu nam dodaje powera. Dzięki temu super się czujemy, a teraz rzeczywiście mamy na to więcej czasu i to trwa jakieś do 20 minut do pół godziny, bo robimy sobie po prostu 4 tabaty, dobrze się przy tym bawiąc. I taki trening na czczo, nie bójmy się tego, bo on oprócz tego, że naprawdę ma działanie prozdrowotne, to jeszcze pod kątem keto uszczupla nam jakiekolwiek zapasy glikogenu, jeżeli jeszcze coś po nocy nam zostało, i po prostu ułatwia ketogenezę. No i później jakoś bardzo długo nie czekam, tylko po jakimś czasie krótkim dość jem śniadanie. Wczoraj wjechała szakszuka, czyli tak zwane jaja w pomidorach. Natomiast ja jeszcze miałam resztkę jarmużu w lodówce, resztkę dyni z zupy dyniowej, kremu, który robiłam, i cukinię. To sobie podsmażyłam na oleju kokosowym i maśle klarowanym. Dodałam do tego czosnek, dodałam do tego szczypiarki. Dodam do tego pieczarki i szczypiorek, ale szczypiorek to już na samym końcu. Natomiast ważne jest, żeby potem te warzywa właśnie zalać sosem pomidorowym. Zwracajcie uwagę, żeby on był bez dodatku cukru, bo niestety to się zdarza. Na przykład w Biedronce ten sos z granatową nakrętką, jeżeli się nic nie zmieniło, już dawno nie byłam w Biedronce, ale jest bez dodatku cukru, a chyba był taki z zieloną, gdzie ten cukier był dodany, a różnią się tylko nakrętką. To są takie sosy w butelkach szklanych, które ja używam. I potem w tej zupie pomidorowej, powiedzmy, robię wgłębienia, w które wbijam całe jajka. Całość najlepiej jest przykryć, żeby nam się ładnie, w miarę szybko ścięło białko, natomiast no, idealnie jest, jak żółtko pozostaje nieścięte. I uwaga, moje żółtko wreszcie się zcięło, bo ja w ogóle ostatnio czuję się jak jakaś food blogerka i nie wiem do końca, czy mi się to podoba, czy nie, ale oprócz kursu online, który dla Was przygotowuję, do tego postanowiłam dodać taki mega uniwersalny jadłospis. Nie będę Wam jeszcze zdradzać szczegółów, jeszcze nie mogę, ale to po prostu jak to powstanie, to będzie petarda i doszłam do wniosku, że przydałyby się do tego wreszcie jakieś ładniejsze zdjęcia. Więc moja siostra mi pomaga w robieniu tych zdjęć. Ja zazwyczaj stoję z tłem albo tam coś kroję i tym sposobem jem zimne. Nigdy nie miałam tak ładnie podanego jedzenia, ale i tak jem zimne. No ale cóż, taki mój los, nie narzekam. Sami możecie zobaczyć te zdjęcia, chyba całkiem nie najgorsze. To było śniadanie. Po śniadaniu, po paru godzinach ja piję kawę kuloodporną, czyli do kawy dodaję zazwyczaj łyżkę MCT, łyżkę masła klarowanego i ostatnio też dodaję śmietankę kolagenową, o której chyba Wam już mówiłam. Też w e-booku ona jest podlinkowana z e-superfood i jest mega super fajna. I jeszcze dodatkowo ma kolagen. Jeżeli na śniadanie nie jem jaj, to czasami też sobie dodaję właśnie żółtko. No i do tego czasem, nie ukrywam, ostatnio częściej wpada mi jakiś keto deser, ponieważ znowu muszę robić zdjęcia tych deserów, których już przepisy miałam, albo tworzę jakieś nowe. I ostatnio zupełna nowość, zrobiłam ciasteczka bez pieczenia, tylko z wkładaniem do lodówki, czekoladowo-orzechowo-kokosowe. No i naprawdę są całkiem niezłe, ale przepis też będzie wkrótce. Natomiast to jest mój tak naprawdę drugi posiłek. I trzeci posiłek zazwyczaj do godziny 15, chyba że nie zjem wcześniej, jak gdzieś wychodzę, na przykład do biura coś dla Was nagrywać. No to jest później, ale raczej trzymam teraz okno żywieniowe, jem obiad. I słuchajcie, moje resztki obiadowe, co można wyczarować? Kilka dobrych dni temu robiliśmy rosół, taki gotowany na kościach, on był wołowo-drobiowy, to znaczy nie tylko na kościach, bo było tam też mięso. Był tam kawałek kury i było sporo wołowiny z kością, ale też z pysznym mięskiem. No i nie przejadłam tego mięsa gotowanego, tym bardziej, że moja rodzinka niekoniecznie lubi mięso gotowane. I ja to mięso miksuję porządnie, tak naprawdę blenduję w Thermomixie, no możecie to zrobić w każdym blenderze. Doprawiam, dodaję sobie do tego czosnek, dodaję sobie do tego jajko i żeby zagęścić tą moją masę, uwaga, sznyclową, dodaję, zależy ile mamy mięsa, ale około łyżki babki jajowatej, czyli łupiny tej babki, które dodajemy też do robienia na przykład keto bułek. To nam za chwilę zgęstnieje, ta babka nam zastępuje tak naprawdę, nie wiem, moczoną bułkę, którą niektórzy dodają do sznycli. I potem trzeba to zapanierować. No ale w czym? Słuchajcie, ja już testowałam różne rzeczy. Nie przepadam za panierką z kokosa, szczególnie do takiego mięsa, które no, tak na słodko tajsko nie pasuje. I albo panieruję w połączeniu mąki słonecznikowej z konopną, no ale żeby mi się słonecznikowa skończyła, to połączyłam mąkę konopną z sezamem. No i po prostu jak to się podsmażyło na smalcu gęsim, no dla mnie petarda. Polecam Wam próbować takie różne panierki, bo nie trzeba jeść cały czas tylko kotleta sauté. Naprawdę można pokombinować. I do tego nie było kiszonek, chociaż kiszonki są fantastyczną rzeczą, którą możemy długo przechowywać i świetnie się sprawdzają, jeżeli potrzebujemy coś sobie dodać z naszych zapasów, więc Wam polecam. U mnie zazwyczaj co drugi dzień one są. Natomiast tym razem dorwałam jeszcze kawałek cukinii i po prostu na szybko, żeby nie zjeść aż tak bardzo zimnego mięsa po tym zdjęciu, szybciutko starłam na takiej specjalnej temperówce do warzyw, starłam tą cukinię i posypałam sobie tylko ziołami, ostrą papryczką, solą, pieprzem. Natomiast jeżeli nie macie takiej temperówki, chociaż polecam, bo to jest w ogóle super sprzęt, to można sobie po prostu delikatnie na tarce zetrzeć cukinię i można jeść cukinię na surowo, a jak wolicie al dente, to po prostu na masło klarowane sobie na chwilę możemy też ją wyrzucić. No i do tego wypiłam szklankę tego rosołu, który właśnie mi się skończył, więc po prostu wyczyściłam pięknie lodówkę i dzisiaj czeka mnie nowe gotowanie. No, więc czyszczenie lodówki też ma swoje minusy. Wiem! Jeszcze do tej szakszuki wracając, słuchajcie, kupiłam ostatnio na e-superfood krakersy z siemienia lnianego. Są ekstra. Zastępują bułę, jak Wam się nie chce, albo na przykład tak jak mi się akurat skończyło keto pieczywo, a miałam ochotę sobie coś tam dodać, nawet posmarować masłem albo pesto, które uwielbiam, smaruję sobie tym pesto zamiast masła coś, no to ten krakers po prostu sprawdza się idealnie. Też w e-booku macie link do tych krakersów, natomiast jakbyście nie chcieli kupować krakersów, to ja już ogarnęłam przepis na te krakersy, ale on też będzie wkrótce w kolejnych materiałach, które dla Was szykuję. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, dbacie o siebie, ale nie siedzicie dniami i nocami przed telewizorem, bo nie na tym, myślę, powinna polegać nasza kwarantanna. Za tydzień święta. Ja nie wiem, czy ktokolwiek czuje to, że święta się zbliżają, ale mój kalendarz to wyczuł i mi przypomniał, więc prawdopodobnie za tydzień, wtorek, widzimy się mimo wszystko w świątecznym odcinku i postaram się Was zainspirować do jakichś może pysznych potraw świątecznych w Wigilii Wielkanocnych. Co Wy na to? No, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!